Kochani, dzisiaj odcinek, który nurtuje naprawdę ogromną liczbę współczesnych kobiet. A mianowicie zastanowimy się, czy w dzisiejszych czasach mężczyźni boją się silnych, niezależnych kobiet. Kobiet, które odnoszą sukcesy. Bardzo często, zarówno w komentarzach tutaj na YouTubie, jak i w wiadomościach, które dostaję od Was, przewijają się tego typu opinie, że współcześni faceci boją się silnych, niezależnych kobiet, które dobrze sobie radzą w pracy, które mają swoje pasje, które są zadbane. I faktycznie utarł się jakiś taki wizerunek kobiety, można powiedzieć najczęściej pracującej pewnie w jakichś korporacjach, która fantastycznie sobie radzi, jest singielką, najczęściej ma taką jeszcze łatkę przyklejoną singielki z wyboru, która podróżuje, ma przyjaciół, ma swoje pasje, chodzi na siłownię, pracuje najczęściej nieco więcej niż 8 godzin i 40 godzin tygodniowo, jest niezależna, przebojowa, silna i faceci się jej boją. Obecnie, jak wiecie, zajmuję się YouTube'em oraz stylizacją, tak? I można powiedzieć, że moje obecne profesje w jakiś sposób nie stanowią takich stereotypowych, można powiedzieć, wyznaczników takiej kobiety, której faceci się boją. Branże są kobiece, tak? Także można powiedzieć taka artystyczna dusza, kobieca, stylizacja. No na pewno jakby tutaj tego takiego wizerunku kobiety, korporacji już jakoś tam nie noszę. Ale kiedyś, w przeszłości, przez 7 lat, słuchajcie, ja w tym świecie korporacji również byłam. I miałam takie wrażenie, był taki okres, to były te końcowe stadia, można powiedzieć, końcowe lata mojej kariery zawodowej właśnie w tej branży marketingu internetowego i e-commerce'u, bo tym się wcześniej zajmowałam, kiedy też takie wrażenie miałam. Powiem Wam, jak to wyglądało w moim przypadku. To było tak, że po moim ostatnim rozstaniu wpierw tak się przydarzyło, że moja mama zachorowała ciężko i w ogóle jakby tego tematu uczuciowego, jakby szukania kogoś kolejnego, by tego tematu w ogóle nie było. Wpierw skupiłam się na mojej mamie, na jej zdrowiu, na trosce o nią. I oczywiście faktycznie praca w jakiś sposób była tutaj, można powiedzieć, taką sferą, w której o tym wszystkim zapominałam, gdzie się bardzo spełniałam, realizowałam, gdzie miałam fantastycznych ludzi, fantastycznego szefa, gdzie miałam swój zespół, który wówczas budowałam, rozwijałam, uczyłam i to był fascynujący proces. Bardzo się tam spełniałam, świetnie bawiłam i naprawdę, można powiedzieć, uwielbiałam to, co robię. Problem się zaczął w momencie, kiedy choroba mojej mamy w jakiś sposób się uspokoiła, można powiedzieć. Sytuacja zawodowa też już była taka stabilna, że moja sytuacja tam była ugruntowana, wszystko szło, wszystko, może to nie było jakieś proste i łatwe, bo tam cały czas wyzwania na pewno były, ale można powiedzieć, że miałam to w jakiś sposób poukładane. W takiej sytuacji zawodowej, trzeba też to jasno powiedzieć, najczęściej randki, które mi się trafiały, można powiedzieć, które sobie organizowałam, bo stwierdzałam, że jest za dużo wieczorów wolnych i może trzeba w końcu się rozerwać i po prostu człowiek wchodził na Tindera, słuchajcie. No i starał się tam kogoś poznać, z kim się spotka. I przyznam się tutaj Wam bez bicia. Faktycznie tego typu wrażenie również miałam, że faceci się mnie boją, że jak idę na spotkania z nimi i opowiadam o moim życiu, o mojej karierze, gdzie mówię, jak tym wszystkim się cieszę, jak mam wspaniały zespół, przecież uprawiam sporty, podróżuję, moje życie jest przecież takie fantastyczne, świetnie sobie radzę, mam kochającą rodzinę, to miałam wrażenie, że oni w jakiś sposób to chyba się tego wszystkiego boją. Myślałam sobie może, że nie wiem, że jestem zbytnio idealna. Ja wiem, to brzmi paradoksalnie, ale trochę tak było. Powiem Wam jeszcze, że potwierdzali mi to w jakiś sposób nawet moi kumple i przyjaciele. To byli ludzie, którzy ze mną skończyli liceum. Ludzie wykształceni, pracujący, odnoszący sukcesy zawodowe i nawet wśród nich, to jest grono naprawdę utalentowanych, zdolnych ludzi, pojawiały się tego typu komentarze, że takiej kobiety jak ja by się bali, która jest tak skupiona, można powiedzieć, na zadaniach, które w życiu realizuje, która sięga po to, czego chce i to osiąga, która bardzo dobrze zarabia. No tak też faktycznie było, że w tej pracy byłam zawsze jakoś doceniana. I autentycznie wydawało mi się, że trochę problem tkwi w tym. Na moment obecny powiem Wam, i to mówię szczerze, że jestem przekonana, że problem wcale nie tkwił w tym. Wszystkie zdajemy sobie sprawę, i o tym się wszędzie głośno mówi, że żeby zbudować udany związek, musimy być szczęśliwe same ze sobą. I nie możemy w jakiś sposób kłaść takiej ogromnej presji na szukanie tego faceta. Nie możemy być zdesperowane, tylko faktycznie jakby ta postawa taka szukania, można powiedzieć, nieco bardziej na luzie,
jest tą strategią bardziej prawidłową, która jest bardziej skuteczna. I wydaje mi się, że przez to właśnie tak bardzo skupiamy się na tych spotkaniach, na pokazaniu innym osobom, jakie to nie jesteśmy szczęśliwe same ze swoim życiem, że ten komunikat, który wysyłamy, jest troszeczkę inny. Istnieje ogromna różnica pomiędzy nikogo obecnie nie szukam, a jestem obecnie sama, ale uwielbiam być w związku, tylko czekam na coś wyjątkowego. Istnieje ogromna różnica pomiędzy nie potrzebuję pomocy, a radzę sobie, ale uwielbiam, kiedy facet mi w czymś pomoże. Istnieje również ogromna różnica pomiędzy skupiam się obecnie na karierze, a uwielbiam moją pracę, uwielbiam pomagać innym osobom w stylizacji, żeby czuły się dobrze same ze sobą, w swoim ciele, w swoich ciuchach. Albo uwielbiam nagrywać tutaj dla Was filmy na YouTubie, uwielbiam pracować z kamerą. To są zupełnie różne komunikaty. I istnieje również ogromna różnica pomiędzy komunikatem mam swoje mieszkanie, samochód i podróżuję po Azji i Ameryce Południowej, a cieszę się, że robiąc to, co kocham, mam czas i możliwość spełniać swoje pasje. Paradoksalnie, komunikując drugiej osobie, starając się jakby przedstawić to nasze życie, pokazać jako takie właśnie, można powiedzieć, które jest pełne i przyjaciół, i podróży, i takiej udanej karierze zawodowej, osiągamy efekt nie tego, że pokazujemy siebie jako taką szczęśliwą, zadowoloną z siebie kobietę, tylko bardziej jako kobietę pragmatyczną, nudną, nieautentyczną w swojej idealności, która w jakiś sposób pozbawiona jest tej spontaniczności, autentyczności właśnie przez to, że jest trochę takim zaprogramowanym, idealnym trybikiem, można powiedzieć. Ludzie wcale nie szukają osoby, która jest ideałem. Ludzi się nie kocha za to, że są idealni. Co więcej, najczęściej jest tak, że takie małe niedoskonałości dodają nam jakiejś takiej autentyczności, smaku. I uczymy się kochać drugą osobę mimo tych niedoskonałości, czasem nawet za te niedoskonałości. Mi się wydaje też, że przez to możemy w jakiś sposób się czuć drugiej osobie potrzebni, tak? Że właśnie ona również potrzebuje w jakichś sferach naszego wsparcia. Może potrafimy właśnie w tych sferach coś wnieść, nauczyć drugą osobę, pokazać coś. Jak o tym wszystkim mówię, słuchajcie, przypomina mi się również taki jeden cytat, który krąży po internecie i nałogowo udostępniały go jakiś czas temu moje różne koleżanki z różnych branży i lajkowały, i dzieliły się nim i pisały sama prawda. I ten cytat, słuchajcie, brzmiał tak. Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogładzić ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli. I słuchajcie, powiem Wam teraz szczerze, że ten cytat strasznie mnie wkurza i to pod bardzo wieloma względami. Dlatego, że punkt pierwszy, fakt, że udostępniają to naprawdę dziewczyny, które sobie faktycznie fantastycznie radzą, robią kariery zawodowe i w jakiś sposób jeszcze promują tego typu podejście, dla mnie jest trochę dowodem, że nie do końca są silne i wiedzą, o co w ogóle w tej takiej prawdziwej sile kobiecości chodzi. Dlatego, że nie chodzi tutaj, żeby przed całym światem właśnie udawać, że wszystko jesteśmy w stanie zrobić same i że nie potrzebujemy w ogóle cudzej pomocy. I nie chodzi też o to, żeby w jakiś sposób promować tą ideę, że kobieta silna to na pewno jest taka kobieta, która bardzo dużo przeszła, bardzo dużo przecierpiała i dlatego przybrała obecnie jakąś taką zbroję, która nie do końca jest prawdziwa. Oczywiście, często jest tak, że to ciężkie przeżycia w jakiś sposób nas hartują i czynią nas silniejszymi, tak? Ale wydaje mi się, że równie dobrze kobiety, którym nic wcale strasznego się nie przydarzyło, powinny również jakby tą taką swoją wewnętrzną siłę cały czas konsekwentnie budować. Druga rzecz, która strasznie mnie denerwuje w tym cytacie, słuchajcie, to jest to, że ten cytat tak naprawdę pokazuje, że kobiety silne o niczym tak nie marzą, jak o jakimś takim rycerzu na białym koniu, który przyjdzie i od tego wszystkiego odciąży, od tego ich obecnego trybu, od tego obecnego życia, od tej obecnej pracy. I wydaje mi się, że w ogóle nie o to chodzi. Siła kobiecości, słuchajcie, naprawdę tkwi w tym, że my możemy w tym wszystkim, że sobie radzimy, pozostać kobietami. I możemy całemu światu pokazywać, że jesteśmy wrażliwe i że radzimy sobie, ale w ogóle nie mamy problemu z tym, żeby ktoś nam pomógł. I siła kobiecości tkwi również w tym,
że potrafimy w tym wszystkim o sobie samej, słuchajcie, nie zapomnieć. Musimy o same siebie dbać właśnie po to, żeby w jakiś sposób zachować tą taką równowagę wewnętrzną i dopiero w tym momencie jesteśmy w stanie tą naszą kobiecością, tą naszą wrażliwością, tą naszym ciepłem do ludzi, tym wszystkim, co mamy innym ludziom do dania, się dzielić. I w tym, słuchajcie, tkwi siła. I cała ta w ogóle idea silnych kobiet, kobiet niezależnych, kobiet, które mają być szczęśliwe w swojej pracy, w swoich pasjach, ze swoimi przyjaciółmi, w swoich jakichś po prostu podróżach, przygodach i spełnianych i realizowanych marzeniach. My mamy to wszystko robić, słuchajcie, to nie jest tak, ale mamy to robić i budować te nasze takie inne nogi szczęścia, nawet w momencie, kiedy jesteśmy jeszcze same na przykład, właśnie dlatego, żeby móc w wolności podjąć decyzję, kto będzie tym mężczyzną, który nas w tym wszystkim, słuchajcie, wesprze, ale nie odciąży. My mamy faktycznie kochać nasze życie. Mamy faktycznie być szczęśliwe. Mamy faktycznie sobie radzić i być w jakimś stopniu niezależne finansowo i potrafić samemu również sobie poradzić. Właśnie dlatego, żeby decyzję, kto będzie z nami szedł przez życie, podjąć mądrze, w wolności, bez jakiejś presji i brania pod uwagę jakichś takich logicznych, można powiedzieć, pobudek, czy ktoś tutaj jest tym rycerzem na białym koniu, który nas z tego wszystkiego odciąży, czy nie. Chodzi o to, żeby wziąć sobie faceta, który sprawi, że będziemy się czuły jeszcze silniejszymi kobietami. Ale nie dlatego, że my nic nie musimy robić, tylko dlatego, że wiemy, że idzie z nami przez życie ktoś, kto jest mądry, dojrzały, na kim można polegać, kto czasami chwyci nas za rękę, kto czasami da nam jakieś wskazówki i zawsze będzie obok i będzie nas wspierał w naszych decyzjach. I nawet jeżeli upadniemy, to nas będzie i tak kochał i nam poda rękę i nas podniesie. Czasami pewnie weźmie nas też na ręce i przez moment będziemy mogły być takie słabe i w jakiś sposób, tak, można powiedzieć, będziemy mogły się też czuć takie nieporadne. Tak? Takie momenty w życiu również się zdarzają. Ale nie chodzi o to, żeby zakładać tutaj, że jakby o to w tym wszystkim chodzi. Powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa komentarzy, które pojawią się, słuchajcie, pod tym odcinkiem. Napiszcie, jakie Wy macie pod tym względem doświadczenia. Czekamy również oczywiście na komentarze wszystkich panów. To na pewno będzie ciekawy, nieco inny punkt widzenia. No i co? Mogę tylko powiedzieć Wam, że czekam na te komentarze. Buziakuję Was jak zawsze bardzo, 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 bardzo serdecznie. Dołączcie do mnie koniecznie do Instagrama, do Facebooka, subskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek. Zawsze mówię tą samą formułkę, ale to jest tak ważne, żeby wcisnąć ten dzwoneczek, żeby właśnie zawsze dostawać powiadomienia o nowych filmach, które pojawiają się tutaj na kanale. Jeszcze raz buziakuję Was bardzo, 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 bardzo serdecznie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku na kanale. Buziaki!